Cześć, tu Ernest. W tym filmiku wraz z Kucym... No cześć. Powiemy wam o ostatnich rzadkich skinach w Fortnite. Dokładnie 200 dni temu ostatni raz w sklepie był widziany zestaw koszykarzy. I z każdym kolejnym dniem Epic Games coraz bardziej nakręca chrapkę graczy, którzy przegapili te skiny. Mimo, że nie są one rzadkie, to 200 dni jest niezłym wynikiem w ilości dni nieobecności w sklepie. Ale były też skiny z o wiele większą przerwą, na przykład Skull Trooper czy Pan Ciastko. Z tego powodu lista najrzadszych skinów w Fortnite się skurczyła. A w tym filmiku dowiecie się, jakie jeszcze skiny czekają na swoją kolejkę w sklepie oraz wspomnimy też o paru wyjątkowych skinach, które nawet nie pojawiły się w sklepie, a tylko w jakimś zestawie lub jako oddzielny kod. Naszą listę zacznijmy od skina o nazwie Twardziel. Był on relatywnie niedawno w sklepie, bo na początku października, a od swojej premiery ostatniego dnia wakacji pojawił się w nim tylko 3 razy. Trafił na tę listę, bo w grze jako innego gracza widziałem go chyba tylko raz i wcale się nie dziwię. Jest to według mnie jeden z najgorszych skinów w Fortnite i dlatego tak słabo sprzedawał się w sklepie, co czyni go rzadkim skinem na polu walki. A skoro tak, to im szybciej go omówimy, tym lepiej, bo naprawdę niezbyt go lubię. A w sumie, czy ktokolwiek z was go lubi? No, to przejdźmy do następnego skina, którym jest Royal Bomber. Tego skina możemy odblokować tylko jeśli mamy PlayStation 4, ewentualnie można poprosić jakiegoś kumpla, który ma tę konsolę. Do tego musimy dokupić specjalny kod, który na ten moment waha się w cenach powyżej 60 zł. Ta kombinacja wymogów bardzo ogranicza liczbę osób, która choćby ma możliwość kupienia tego skina. Dajcie znać, czy wam udało się go dodać do waszej kolekcji skórek w szafce. Ja osobiście go posiadam i nie jest zły. Na pewno to lepsza opcja od innego skina dostępnego w pakiecie. Kucy miał tu na myśli pakiet NVD, który zawiera aż 2000 fałdolców, zbierak, lotnie oraz ubiór postaci Reflex, a przy okazji także znaleźć na tej liście. Tego skina także możemy odblokować tylko i wyłącznie kupując oddzielny kod. Ale na szczęście można go aktywować na dowolnej platformie. Ale zapłacić w większości przypadków trzeba 4 razy więcej niż za pakiet Royal Bombera. Szczerze mówiąc, to nie jest taki superowy skin, ale sam pakiet jest warty uwagi z powodu fałdolców w zestawie oraz samej rzadkości. A jeśli chcielibyście mieć taki pakiet, a przy okazji wytrwaliście do tego momentu, to macie szczęście, ponieważ organizuję giveaway na ten właśnie pakiet. Jeśli chcecie wziąć udział, zajrzyjcie do opisu. A wracając, to w plikach gry nadal siedzi też damska wersja tego skina i do dziś nie weszła do sklepu. I moim zdaniem skin Reflex jest w tej promocji NVD tylko na jakiś okres czasu. A później wejdzie do sklepu jako zwykły skin, a obok niego damska wersja tego skina. Innym rzadkim skinem zestawu jest Eon, którego mogliście nie tak dawno zobaczyć u Paczola czy Mikiego. Podobnie jak Royal Bomber jest on w zestawie z konsolą, a mianowicie z Xboxem i z tego co słyszałem można go także odblokować na samym PC-cie, ale pewny nie jestem. Sam pakiet zawiera oczywiście postać Eon, a do tego lotnie, zbierak oraz 2000 fałdolców. Jest to przemalowana wersja ubioru Oblivion oraz ich zestawu na xboxowe biało-zielone barwy. Ten pakiet wyróżnia to, że od jakiegoś czasu jeśli go aktywujecie dostaniecie ratowanie świata za darmo, a jeśli już je macie zamiast tego dostaniecie 2000 dodatkowych fałdolców. Pakiet jest drogi, cena to około 50 euro, czyli około 215 polskich złotych u niektórych sprzedawców kodów, a przy okazji sam skin jest bardzo rzadki z uwagi na dostępność. I teraz przechodzimy już do ostatniego, obiecujemy, że ostatniego, skina z jakiegoś zestawu. To miejsce zajmuje Double Helix z jego całym zestawem. Jest to nic innego jak przerobiony ubiór archetypu. Tylko dla tych, co mogą aktywować kolejny drogi kod na konsoli Nintendo Switch. Switch nie jest tak popularny jak obie z wcześniej wspomnianych urządzeń. A przy okazji znowu mamy tutaj taki przypadek, który wymaga od nas kupienia kodu na jakiejś stronie lub u indywidualnego sprzedawcy na Twitterze. To wszystko czyni go najprawdopodobniej najrzadszym zestawem z tej kategorii. Nie widziałem go więcej niż 2 razy w grze. Jeśli mnie pamięć nie myli, to ostatni raz go widziałem, gdy na mapie była jeszcze latająca wyspa z kostką. A wy? Dajcie znać, jeśli kiedykolwiek widzieliście go w grze. Może go nawet macie w swojej szafce. Zanim przejdziemy do tych najrzadszych skinów, to na wyróżnienie zasługuje jeszcze na pewno Ghoul Trooper oraz Elf. Czyli skiny tematyczne z Halloween oraz świąt, które niestety nie powróciły jako jedyne skiny z tych dwóch wydarzeń. Elf? No trudno, ale Ghoul Trooper. Pamiętam jak przygotowałem się na powrót tego skina i niestety, w noc 1 listopada nie doczekaliśmy się powrotu mojego ulubionego skina z Halloween. Kto był, ten wie. O, i jeszcze jest Galaxy, ale już coś obiecaliśmy. Przechodząc do topki 3 najrzadszych skinów w grze, to 3 miejsce zajmuje Renegade Trader. Na pewno kojarzycie tego skina. Był on do kupienia, kiedy Fortnite jeszcze raczkował i tylko w sklepie sezonowym, który działał podobnie, ale trochę inaczej niż dzisiejsze karnety bojowe. Aby móc odblokować renegatkę, najpierw trzeba było wbić odpowiedni poziom. Dopiero wtedy dostawało się opcję kupienia tej postaci za 1200 fałdolców, jednak mimo tego ten skin nie zajmuje 1 miejsca na naszej liście, ponieważ jeszcze rzadszym skinem prawdopodobnie jest Recon Expert.
Ten skin także kosztował 1200 V-Dotsów i ostatnio był widziany 442 dni temu, 12 listopada 2017 roku, po w sumie dwóch wystąpieniach w sklepie. Renegade Raidera miałem okazję parę razy osobiście spotkać w grze, ale Recon Experta? Chyba ani razu. I teraz pora na pierwsze miejsce na naszej liście, a mianowicie ten oto skin, czyli Assault Trooper, który tak samo jak Renegade Raider był do kupienia w sklepie sezonowym podczas pierwszego sezonu. Mimo że możliwość kupienia tego skina odblokowywała się wcześniej niż Renegade Raidera, to tak czy siak jest to rzadszy skin z uwagi na to, że po prostu jest gorszym skinem. Damska opcja ze sklepu zbiera o wiele lepsze oceny i na pewno o wiele częściej słyszycie, jak ktoś chciałby renegatkę, a nie tego pana z kaskiem. I to w sumie tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy topka wam się spodobała i czy wy spotkaliście w grze chociaż raz najrzadsze skiny z tej listy. Ja już się z wami żegnam, mówił do was Kacy i oddaję głos Ernestowi. Niektóre z tych skinów możliwe, że nigdy nie wrócą do sklepu, albo nigdy nie pojawią się w zwykłym sklepie. W komentarzach możecie nam dać znać, którego z tych skinów macie i którego widzicie najrzadziej. My już dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w Wysie Bojowym!